Krople czy pączki? Dziś to nie dylemat, bo zjemy i jedne, i drugie. I jeśli w tłusty czwartek nie zjemy pączka, to stawiamy na szali naszą pomyślność, a któż by się na to narażał. W efekcie trudno się dziwić, że statystyczny Polak zjada 2-3 pączki. Prosta matematyka wskazuje więc, że skonsumujemy ich dzisiaj ponad 100 milionów. A tłusty czwartek nie tylko słodyczą stoi. Fatima Orlińska. To ten dzień, w którym spalanie kalorii schodzi na dalszy plan. Obserwując dziś otoczenie, można uznać, że ostatni czwartek przed Wielkim Postem to małe święto narodowe, ponieważ pączki zdominowały przestrzeń publiczną. Wołowina, grillowany oscypek i sos żurawinowo-chrzanowy. Tutaj nasze mięsko. Taki przepis na pączka jest niecodzienny, ale przecież nikt nie powiedział, że tłusty czwartek to wyłącznie słodkości. Wytrawny burger pączek serwowany jest w bielskiej restauracji wyłącznie w ten jeden dzień w roku, a proces przygotowania rozpoczął się już 2 doby wcześniej. Jest to pączek, który różni się od innych, ponieważ jest to pączek na zakwasie. No i jest to po prostu zakwas przednożytni, te pączki się długo garują, tam nasi piekarze się tym zajmują. I po prostu jest to pączek bardziej wytrawny. Mamy sosik po prostu na bazie żurawiny z chrzanem. Będzie rukola, orzeszki laskowe, mięsko, oscypek, boczuś. Oczywiście dla zwolenników tradycji autor wytrawnego pączka przygotował również wersję na słodko. Podobnie jak katowicka piekarnia z ponad 60-letnią tradycją, gdzie od środy po południu zwarta ekipa wykulała blisko 16 tysięcy drożdżowych wypieków. Długa kolejka klientów ustawiała się po niej od wczesnych godzin porannych. To jest jedyny dzień w roku, gdzie staram się jak najwięcej siły roboczej wykorzystać. Sam w nocy trochę dzisiaj pracowałem, także smażymy tylko i wyłącznie na smalcu. Ciasto drożdżowe oczywiście, na dzień głównie marmolada wieloowocowa i róża, różanek. Na dzień różanek, które jest bardzo popularne w tłusty czwartek. I ja myślę, najwięcej chyba sprzedamy nadzienia różanego, który jest na topie. Być może fenomen tłustego czwartku wynika z faktu, że tego dnia pozwalamy sobie na więcej, czując niejako bezkarność wobec ilości zjadanych kalorii, co niewątpliwie przekłada się na dobre samopoczucie, przynajmniej w sferze psychicznej. Dlatego o uśmiech mieszkańców województwa śląskiego zadbały również ekipy telewizji TVS. Jest uśmiech, jest życzliwość, ludzie są troszeczkę zaskoczeni, że do nich przyjechaliśmy specjalnie z naszymi pączkami i też bardzo chętnie z nami rozmawiają. Odwiedzamy i Pszczynę, jesteśmy w Bielsku-Białej, w Lublińcu, w Ustroniu, w Strzelcach Opolskich, w Oleśnie, w Bytomiu, w Chorzowie oraz w Tarnowskich Górach. Różnica między pączkiem a kreplem nie wynika wyłącznie z nazewnictwa, bo aby kreplik był kreplikiem, powinien spełnić kilka warunków, co ściśle związane jest z tradycyjną recepturą. W Wiśle po raz 13 odbył się dziś konkurs na najlepszego beskidzkiego kreplika, gdzie jury oceniało nie tylko smak, ale i wygląd, także wysmażenie oraz dobór składników. Zaczynając od rodzaju mąki, od tego jak długo wyrabiane było ciasto, od tego jak się angażowaliśmy w wyrabianie tego ciasta, być może też od tego o której w nocy zaczęliśmy przygotowywać ciasto do wyrośnięcia, jak długo ciasto zostawiliśmy do wyrośnięcia. I to są te wszystkie tajniki, które nasi kucharze, nasze gospodyni domowe doskonale znają. Przede wszystkim musi być smażony na smalcu. Musi mieć dodanych kilka kropel spirytusu, a ten środek, serce kreplika, to muszą być domowe powidła śliwkowe. Musi być idealnie okrągły, z idealnym paseczkiem dookoła. Na podsumowanie tego słodkiego dnia test. Podobno nie da się zjeść pączka bez oblizywania się po nim. Kto nie sprawdził, ma jeszcze trochę czasu.